Witam, miłośników Księgi Apokalipsy, czyli objawienia świętego Jana. Dzisiaj razem z Wami chciałbym się pochylić nad czwartym rozdziałem Księgi Apokalipsy, rozdziałem, który przedstawia nam wizję Tronu Bożego. Zanim jednak to uczynimy, oczywiście tradycyjnie kilka ogłoszeń. Dziękujemy wszystkim za wsparcie finansowe, które pozwala nam rozwijać się. Prosimy o dalsze, po to, abyśmy mogli docierać do jak najszerszej ilości osób. Również serdecznie zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, do komentarzy, które zapisujcie pod filmem. No i oczywiście, jeśli uznacie za słuszne, łapka w górę albo w dół. Przechodzimy bezpośrednio do naszego rozważania. Czytam czwarty rozdział Księgi Apokalipsy i tam werset pierwszy. Jan zapisał: Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. W tekście greckim Apokalipsy werset pierwszy zaczyna się słowami po tych widziałem. Drugi i trzeci rozdział księgi Apokalipsy zawiera w sobie siedem listów Jezusa do siedmiu zborów w Azji Mniejszej. Na tle sytuacji zborów chrześcijańskich w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei w końcu pierwszego wieku. Ukazana została panorama dziejów Kościoła od czasów Chrystusa do końca doczesnej historii. Teraz Jan wchodzi w wizję kolejnych proroctw zaczynających się od czwartego rozdziału księgi Apokalipsy. Jan zobaczył otwarte drzwi w niebie. Trudno jest nam sobie to wyobrazić. Jednak znaczy to, że prorokowi dano możliwość znalezienia się w miejscu niedostępnym dla zwykłych śmiertelników i zobaczenia czegoś, co wykracza ponad nasze ludzkie zmysły. Głos pana Jezusa, podobny do głosu trąby, ten sam, który rozmawiał z apostołem, gdy objawił mu się Jezus, opisany w pierwszym rozdziale Księgi Apokalipsy. Zaprosił go, aby wstąpił przez otwarte drzwi w niebie do najświętszego miejsca we wszechświecie przed tron Boży. Pan Jezus chciał pokazać swojemu uczniowi perspektywę przyszłości świata i Kościoła z Bożego punktu widzenia. Chciał, aby zobaczył on przyszłość tak, jak widzi ją Bóg. Z tym wiąże się także fakt, że Jan mógł zapoznać się z działaniami i decyzjami Boga, odnoszącymi się do zmagań z mocami zła o ocalenie ziemian. Werset drugi brzmi następująco: I zaraz popadłem w zachwycenie a oto tron stał w niebie na tronie zaś siedział ktoś. Czy Jan został w sposób nadprzyrodzony, fizycznie przeniesiony do nieba, czy Duch Święty odtworzył w jego umyśle to, co w rzeczywistości dzieje się w niebie? Nie wiem, trudno powiedzieć, ale nie jest to istotne. Jan znalazł się w niebie, w centrum wszechświata, w miejscu, gdzie przebywa Bóg. A gdzie jest to miejsce? Gdzie ono się znajduje? W jakiej części wszechświata? Tego też nie wiemy. Umownie miejsce pobytu Boga nazywamy niebem. Gdy Jan się tam znalazł, wtedy zobaczył zasiadającą na tronie postać Boga. Trzeci werset brzmi następująco: A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Jan, przypatrując się osobie zasiadającej na tronie wszechświata, nie potrafiąc znaleźć odpowiednich słów, by opisać jej majestat, przyrównuje ją do jaspisu i karneolu. Starożytni persowie nazywali jaspis słowem jaszp, które w przekładzie na język polski oznacza płomienisty. Jaspis głównie ma barwy, Czerwono-brunatną, czerwoną, wiśniową, żółtą, pomarańczową lub brunatną. Mogą one wzajemnie się przeplatać. Ze względu na często pojawiającą się krwistą barwę, jaspis był określany niegdyś przez plemiona germańskie nazwą krew izydy. Karneol to nazwa czerwonej półprzezroczystej do przeświecającej odmiany halcedonu. Karneol odznacza się jednolitym zabarwieniem, zwykle w odcieniach czerwono-pomarańczowy, pomarańczowym, różowo-pomarańczowym, żółto-pomarańczowym, ciemno-czerwonym i rzadziej czerwono-brunatnym i pomarańczowo-brunatnym. Nazwa karneol pochodzi od łacińskiego słowa carnis, oznaczającego mięso, ciało, mięsny, nawiązując do czerwonej barwy tego minerału. Wynika więc, że prorok widział na tronie wszechświata zasiadającą postać Boga Ojca o chwale płomienistej czerwieni z odcieniami żółtych i pomarańczowych kolorów. Są to barwy życia. Stąd też mogą one sugerować myśl, że Bóg jest źródłem wszelkiego życia, bytu i istnienia. Życie z Niego emanuje, jak również twórczej mocy, którą wszystko podtrzymuje przy istnieniu. Wokoło tronu roztaczała się tęcza podobna do szmaragdu. Szmaragd od zamierzchłej przeszłości był jednym z najcenniejszych przezroczystych lub przeświecających drogich kamieni. Charakteryzuje się barwą intensywnie zieloną, od jasno do ciemnozielonej, niebieskozieloną. Stąd Grecy nazywali go smaragdos, a Rzymianie po łacinie smaragdus, to znaczy zielony. Zieleń kojarzy się z nadzieją, łaską, życzliwością. Natomiast o tęczy czytamy w biblijnej historii zakończenia potopu. Gdy oczom Noego ukazała się tęcza, Bóg ustanowił ją znakiem przymierza między nim a ludzkością i wszystkimi ziemskimi istotami, że już nigdy więcej potopu nie będzie. Można więc uznać tęczę. Za znak Bożego miłosierdzia, ochrony, opieki, troski. Szmaragdowa tęcza rozpościerająca się wokół tronu Bożego sugeruje, że Bóg jest patronem wszechświata, roztaczającym nad nim swoją opiekę i ochronę, troszczącym się o wszelki byt i stworzenie. Jan nie był pierwszym człowiekiem, który ujrzał chwałę niebiańskiej sali tronowej Boga. Prorokom, Michaaszowi, Izajaszowi, Danielowi i Ezechielowi objawiono tron Boga. Pozostawili oni wyjątkowe opisy jego wspaniałości i niebiańskich zastępów służących Bogu. We wszystkich starotestamentowych wizjach tronu Bóg był widziany jako zasiadający na tronie. W starożytnym świecie tron oznaczał moc i władzę. Osoba zasiadająca na tronie władała określonym terytorium. Tak więc tron Boży jest ośrodkiem władzy Boga nad wszechświatem. Wizja Boga zasiadającego na tronie wszechświata napawa mnie otuchą i nadzieją. Że ostatnie słowo w sprawie dziejów Ziemi i jej mieszkańców należy do Boga. To On o wszystkim decyduje, kontroluje i prowadzi. Chociaż życie człowieka jest uzależnione od różnych czynników i okoliczności, to jednak ostatnie słowo należy do Boga. Chociaż wydaje się nam, że losy świata ważą się w Waszyngtonie. Brukseli, Moskwie, Pekinie czy Rzymie. Prawda jest taka, że to Bóg nad wszystkim czuwa i stanie się tak, jak on chce. To Bóg zasiada na tronie wszechświata, a nie prezydenci czy papieże. Niektórym wydaje się, że historia ludzkości jest jak kralodu, którą wiatry i prądy morskie nieubłagalnie znoszą ku coraz cieplejszym wodom. Nie. Historia ludzkości każdego człowieka jest obserwowana przez Boga, który ingeruje w nasze życie. Nie jest splotem przypadków i okoliczności. W wielkim boju między dobrem a złem Bóg dąży do ocalenia ziemi i jej mieszkańców. Los ziemi i każdego z nas jest w rękach życzliwego i miłującego nas Boga. Czytam czwarty werset. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony, zapisał apostoł Jan. Wokół tronu Bożego stały 24 trony, a na nich zasiadało 24 starców. Starość jest wynikiem stopniowego umierania, a więc skutkiem grzechu. Czy możliwe jest, aby w niebiesiech istniało coś związanego z grzechem i śmiercią, przemijaniem, kiedy nasze ciała pomału zamierając, kurczą się, marszczą, tracą swój urok i popadają w różne schorzenia i słabości? Jan Na określenie 24 starców. Użył greckiego słowa prezbyteros. Według wielkiego słownika grecko-polskiego Nowego Testamentu prymasowskiej serii biblijnej, greckie prezbyteros oznacza starca, osobę starszą. Presbyteros oznacza także osobę starszą w sensie pełnionego urzędu czy stanowiska. W Nowym Testamencie słowo prezbyteros jest częściej używane właśnie w tym drugim sensie. Dlatego jest możliwe, że Jan wcale nie napisał tu o starcach w sensie podeszłego wieku, ale o starszych w sensie pełnionych funkcji, urzędów czy stanowisk. Każdy z nich zasiada na tronie. Tron jest oznaką władzy. Pan Jezus obiecał tron swoim wiernym. W wersetach Nowego Testamentu mówiących o tronach, na których zasiądą zbawieni, nie tylko czytamy o władzy, królowaniu i zwycięstwie, ale i o braniu udziału razem z Bogiem w sądzie nad światem. 24 Starsi odziani są w białe szaty. W symbolice biblijnej białe szaty oznaczają sprawiedliwość, czystość, świętość. Są także wyrazem wyróżnienia i uhonorowania, lub oznaką wysokiej godności, autorytetu, władzy, szacunku i prestiżu. Głowy starszych uwieńczone były złotymi koronami lub wieńcami. Apostoł używa tu greckiego słowa stefanos, oznaczającego koronę lub wieniec. Cesarze rzymscy używali złotych wieńców jako emblematów swojej władzy. Wieńcami nagradzano zwycięzców olimpiad. Wieńców używali zwycięzcy wodzowie w pochodach triumfalnych. W Nowym Testamencie wieniec, korona, ma znaczenie dosłowne jako oznaka władzy królewskiej. W innych tekstach wieniec jest nagrodą za zwycięstwo. Wieniec może także symbolizować ozdobę, dumę, chlubę, chwałę. Biorąc to wszystko pod uwagę, stwierdzamy, że 24 starsi to osoby mające władzę i prawo sądu, czyli orzekania w sprawie losu innych. Są sprawiedliwi i święci, cieszą się wysoką godnością, autorytetem i prestiżem. Są wyróżnieni i uhonorowani. Dlaczego jest ich 24? Komentatorzy Apokalipsy wskazują na to, że liczba 24 składa się z dwóch dwunastek. Może to być nawiązaniem do dwunastu plemion Izraela i dwunastu apostołów, wizji nowego Jeruzalem. Dwanaście bram miasta nosi imiona dwunastu plemion Izraela, a dwanaście fundamentów imiona dwunastu apostołów. Jeśli w takim sensie sumujemy te dwie dwunastki, liczba 24 może reprezentować Kościół Boży Starego i Nowego Testamentu, czyli cały lud Boży od początku do końca historii. W świątyni izraelskiej. Służbę pełniły kolejno 24 zmiany kapłańskie. Na czele każdej zmiany stał jeden z wyższych kapłanów, co w sumie dawało 24 wyższych kapłanów. W tradycji żydowskiej kapłani ci byli nazywani starszymi. Podobnie śpiewacy świątynni podzieleni były, byli na 24 grupy. W Biblii liczby 12 i 24 – Związane są więc z czymś, co jest w pełni zorganizowane, uporządkowane, podzielone, wybrane, pełną jakąś zamkniętą całość. Trudno jest zinterpretować jednoznacznie, kim są starsi zasiadający na tronach wokół tronu Bożego. Nie znalazłem w Piśmie Świętym bezdyskusyjnego wyjaśnienia ich tożsamości. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe fakty dotyczące 24 starszych, możemy się domyślać, że jest to symboliczna grupa reprezentująca albo odkupioną ludzkość, albo przedstawiciele innych światów stanowiących Radę Niebiańską. Czy 24 Starsi są przedstawicielami innych światów? Które zachowały wierność Bogu podczas rebelii Lucyfera? Czy tworzą oni Radę Niebiańską i razem z Bogiem rozpatrują sprawy wszechświata? Popatrzmy na piąty werset. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni. Jest to siedem duchów Bożych. Błyskawice, głosy i grzmoty spotęgowały wrażenie Jana oglądającego chwałę Boga. Motyw błyskawic, głosów i grzmotów występuje w Starym i Nowym Testamencie w wydarzeniach, podczas których Bóg objawiał się i przekazywał swoją wolę. Tak było na przykład podczas nadania Izraelowi dekalogu na Synaju. Objawienia się Boga na tronie prorokowi Ezechielowi, a także gdy Ojciec uwielbił Jezusa, gdy Greccy prozelici chcieli spotkać się z Nim. Błyskawice, głosy i grzmoty są nie tylko objawem obecności Boga i Jego woli, ale także Jego chwały, potęgi, majestatu i mocy. Jan zapisał że przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni i wyjaśnia, że jest to siedem duchów bożych. Siedem duchów bożych pojawia się tu nie pierwszy raz. Jest on na początku Apokalipsy w trynitarnym pozdrowieniu. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. W liście do zborów Sardes, Pan Jezus przedstawia się: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych. Występuje także wizji baranka. I widziałem pośrodku, między tronem a czterema postaciami, i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych, zesłanych na całą Ziemię. Liczba siedem jest liczbą boską kojarzoną z dziełami Boga: stworzeniem, świętością, doskonałością, zupełnością i pełnią. W Starym Testamencie znajduje się siedmioraki opis Ducha Świętego w księdze proka Izajasza w jedenastym rozdziale. I tam w wersecie drugim. A więc szybciutko otwieramy Księgę Proroka Izajasza i tam rozdział jedenasty czytam werset drugi. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Proszę zauważyć, że prorok Izajasz w tym zapisie przedstawił Ducha Świętego w siedmiu odsłonach. Po pierwsze jako Ducha Pana, po drugie jako Ducha mądrości, po trzecie jako Ducha rozumu, po czwarte jako Ducha rady i po piąte jako Ducha mocy, po szóste jako Ducha poznania i po siódme jako Ducha bojaźni Pana. Podobna symbolika Odnosząca się do Ducha Świętego, występuje w Księdze Zachariasza. I tutaj chciałbym razem z Wami odczytać pewne zapisy, które znajdują się w Księdze Zachariasza, i tam w rozdziale czwartym, werset pierwszy, po drugi, potem czwarty i szósty, i w końcu werset dziesiąty. Czwarty rozdział, werset pierwszy i drugi. Anioł który rozmawiał ze mną powrócił i obudził mnie jak budzi się kogoś ze snu i zapytał mnie co widzisz a ja odpowiedziałem widzę oto jest świecznik cały ze złota a na jego szczycie jest czasza na niej jest siedem lamp a lampy które są na jej szczycie mają po siedem knotów Teraz wersety czwarty po szósty. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, Co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem: Nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. To jest bardzo ważny werset. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan, zastępów. I druga część wersetu dziesiątego. Zachariasz wyjaśnia: Te siedem lamp to oczy Pana, one. To przepatrują całą Ziemię. Te siedem lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą Ziemię. Anioł wyjaśnił Zachariaszowi, że złoty świecznik, na którym płonęło siedem lamp, a każda z nich miała siedem knotów, to symbol ducha świętego, przez którego wypełnią się zamiary Boga. Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Bóg wyjaśnił Zachariaszowi, że siedem płonących lamp na świeczniku to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. Mamy tu nawiązanie do wizji baranka w piątym rozdziale Księgi Apokalipsy i wersecie szóstym, w którym Duch Święty został przedstawiony jako siedmioro oczu Baranka, które Jan skomentował jako siedem duchów Bożych zesłanych na całą Ziemię. Siedem ognistych pochodni płonących przed tronem Boga, wyjaśnionych jako siedem duchów Bożych, przedstawia Bożego Ducha Świętego, który w swej pełni i doskonałości. Wykonuje zamierzenia Boga Ojca i Chrystusa na Ziemi. Zamykając rozważanie wersetu piątego, zauważamy, że pierwszą osobą, jaką widział Jan w sali tronowej, jest Bóg Ojciec, siedzący na tronie. Następnie wymieniony jest Duch Święty, przedstawiony jako siedem ognistych pochodni przed tronem. W następnym rozdziale Apokalipsy. Jan zobaczy Pana Jezusa jako baranka stojącego przed tronem. Mamy więc tu trzy osoby Bóstwa: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Odczytajmy szósty werset czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy, który brzmi następująco: Przed tronem także, jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku Wokoło tronu cztery postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Prorok ujrzał rozpościerającą się przed tronem powierzchnię, przypominającą szklane morze, czyste jak kryształ. Wygląda na to, że na tym szklanym, kryształowym morzu stał tron Boga i całe jego otoczenie. W środku szklistej, kryształowej tafli. Stał tron Boga, a wokół niego najbliżej stały cztery postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. W niektórych przekładach Biblii postacie te są określone jako zwierzęta. Jest to niewłaściwe, bo w tym tekście greckim apostoł Jan nie nazwał je greckim słowem teria oznaczającym zwierzę, tylko zoa. Oznaczającym istotę żywą. Więc najlepszy przekład winien określać powyższe postacie jako cztery istoty żywe. Odczytajmy siódmy werset. Postać pierwsza podobna była do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą. A postać czwarta Podobna była do orła w locie. Są one podobne do istot z wizji tronu Bożego, Ezechiela. Ezechiel i Jan ujrzeli tą samą liczbę tych istot i obaj określili je jako cztery istoty. Obaj porównali ich wygląd do lwa, cielca, człowieka i orła w locie. W oby wizjach istoty te były blisko związane z tronem Bożym. Ezechiel wyjaśnił, że te cztery żywe istoty to cherubiny, aniołowie wysokiej rangi, pełniący służbę Bożą. Przebywają w bezpośredniej bliskości Boga i są strażnikami jego tronu. Ich powiązanie z tronem przypomina obraz cherubinów na skrzyni przymierza, zwróconych twarzami do siebie i mających skrzydła wyciągnięte ponad ubłagalnią, czyli wiekiem skrzyni. Bóg jest często przedstawiony jako zasiadający na tronie między cherubinami. Komentatorzy Apokalipsy zastanawiają się nad podobieństwem. Czterech cherubów do lwa, cielca, orła w locie i człowieka. Sugerują oni, że lew, będący przysłowiowym królem zwierząt, przedstawia sobą szlachetność i odwagę. Wół kojarzony jest z siłą, cierpliwością i pracowitością. Orzeł potrafi najszybciej pokonywać najdalsze przestrzenie, a człowiek jest najmądrzejszy ze wszystkich ziemskich stworzeń. Cztery istoty żywe, reprezentujące powyższe cechy, przewodniczą niebiańskim zastępom w oddawaniu czci i chwały Bogu. Popatrzmy teraz na werset ósmy: A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Cheruby wizji Ezechiela mają cztery oblicza i czworo skrzydeł. Cheruby wizji Jana mają trzy pary skrzydeł i jedną twarz. Serafy występujące w wizji tronu Bożego, objawionej prorokowi Izajaszowi. Też mają trzy pary skrzydeł i jak cheruby w apokalipsie nieustannie chwalą Boga słowami święty 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 jest pan zastępów Skrzydła w protwach biblijnych wskazują na szybkość i zasięg przemieszczania się Po raz drugi Jan wspomina że cztery postacie były dookoła siebie pełne oczu Wspomina też, że były pełne oczu wewnątrz siebie. Mogę sobie wyobrazić cheruba pełnego oczu dookoła siebie, bo w przyrodzie egzystują organizmy mające wiele oczu wokół głowy, jak na przykład pewne gatunki pająków. Nie jestem jednak w stanie wyobrazić sobie istoty żywej dodatkowo pełnej oczu wewnątrz siebie. Oczy w prostwach biblijnych. Są symbolem inteligencji i wiedzy. Stąd też wielość oczu wewnątrz i zewnątrz wskazuje na niezwykłą wiedzę i inteligencję cherubów. Dniem i nocą cheruby śpiewają hymn czci i uwielbienia Bogu. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Cheruby śpiewają Bogu hymn uwielbienia, eksponując Jego świętość, wszechmoc i wieczność. Trzykrotnie wymieniają Jego świętość, czyli doskonałość, dobroć, sprawiedliwość i miłość, cechujące charakter Boga. Czczą Go jako Boga wszechmogącego. W tekście greckim występuje tu słowo – Pantokrator, czyli wszechwładca, Heruby podkreślają więc Bożą wszechmoc, jego nieskończone możliwości i władzę nad wszechświatem. W Słowach, który był i który jest, i który ma przyjść. Heruby oddają cześć Bogu wiecznemu, Bogu, który nie ma początku i istnieje od przeszłości, nieskończoności, który jest. I który będzie istniał w nieskończonej przyszłości. Zwrot, i który ma przyjść, może sugerować paruzję, ale ponieważ dotyczy on Boga Ojca, a nie Chrystusa, wydaje się bardziej słuszne, że dotyczy on przyszłej wieczności Boga. A teraz przeczytajmy wersety kolejne, od dziewiątego po jedenasty. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków, i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże Nasz. Przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Jan zapisał, że kiedy cztery istoty żywe zakończyły śpiewać Bogu hymn uwielbienia, gdy nastała przerwa, wtedy dwudziestu czterech starszych w geście najwyższego hołdu. Upadło przed Bogiem i oddało mu pokłon. Zdjęli oni złote korony z głów swoich i złożyli je u podstawy tronu. Czynem tym wyrazili całkowite swoje oddanie się Bogu stworzycielowi, w świadomości tego, że jest on źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia, że utrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Że w jego rękach jest ich życie. Obraz starszych oddających pokłon i składających swe korony u stóp Boga zasiadającego na tronie odzwierciedla rzymską ceremonię dworską, podczas której królowie składali swoje korony przed cesarzem na znak poddania i posłuszeństwa. Starsi złożyli hołd Bogu z tego tytułu. Że jest Stwórcą Wszechrzeczy. Uwielbili Boga słowami: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Godzien jesteś. To okrzyk. Jakim pozdrawiano cesarzy rzymskich podczas triumfalnych wjazdów do miast. Tutaj starsi wznoszą ten okrzyk Bogu z tego tytułu, że jest stworzycielem wszech rzeczy. Pismo Święte przedstawia Boga jako stworzyciela wszechświata. Bóg, stworzyciel, powołał do istnienia wszechświat, a w nim czas, przestrzeń i materię i być może inne wymiary nam nieznane. Bóg stworzył wszelkie żywe istoty, jest źródłem i dawcą życia, stworzył świat z własnej woli w sposób zamierzony. Taki, oparty na piśmie świętym, pogląd wyjaśniający powstanie świata i pochodzenie życia, nazywamy kreacjonizmem. Od łacińskiego słowa creatio tworzyć, stwarzać. Kreacjonizm. Jest podstawową prawdą wiary Starego i Nowego Testamentu, która, jak napisał Juda w swoim liście zawartym w końcowej części Nowego Testamentu, raz na zawsze przekazana została świętym. Procy i pisarze Starego Testamentu byli kreacjonistami. Apostołowie i pisarze Nowego Testamentu byli kreacjonistami. Czyżby wszyscy oni się mylili? Chrystus był kreacjonistą. W rozmowie z żydowskimi przywódcami powiedział: i tu cytuję słowa: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Ta wypowiedź Pana Jezusa świadczy. Że wierzył on w opis stworzenia świata i człowieka zawarty w pierwszych dwóch rozdziałach Pisma Świętego. Czyżby i Pan Jezus się mylił? Gdyby starsi i inne istoty niebiańskie, oddające hołd Bogu z tego tytułu, że jest stwórcą wszech rzeczy, mylili się, co by to było? Czy one też są w błędzie? A gdy Bóg przyjmuje te hołdy z tej racji, że jest stworzycielem, to wszystkich oszukuje, przyznając się do tego, czego nie zrobił? W 1859 roku Karol Darwin wydał swoje dzieło pod tytułem O pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego. Zapoczątkowało to współczesny pogląd ewolucyjny o pochodzeniu świata i życia. Hipotetyczna teoria ewolucji, przedstawiona przez Darwina i kontynuowana przez jego darwinistycznych naukowców, zaprzecza istnieniu Boga, jest źródłem ateizmu, podważa wiarygodność Pisma Świętego, obala fundamenty chrystianizmu, czyni wiarę chrześcijańską bezsensowną, odbiera jej wartość. Nieśmiertelność obraca fikcję, a nadzieję zbawienia w mrzonkę. Wypaczyła naukę, której różne dziedziny wiedzy dopasowały się do ewolucyjnych założeń. Przedstawia błędny obraz dziejów świata. Prowadzi do niewłaściwej interpretacji historii ludzkości i otaczającej nas rzeczywistości. Jestem przekonany, że ewolucjonizm. Jest najpoważniejszym zwiedzeniem o charakterze naukowym w obecnym czasie. Dlatego ubolewam, że prawie całe chrześcijaństwo, łącznie z Kościołem Katolickim, zaakceptowało hipotetyczną teorię ewolucji, uważając, że pierwsze rozdziały Biblii należy uznać za starożytne podania ludowe, nie oddające faktycznej rzeczywistości. Pochodzenia świata i człowieka. Nie rozumiem, jak można uczyć, że przodkowie Adama i Ewy byli małpami, a Adam i Ewa byli ludźmi? Rodzice Adama i Ewy byli małpami, a ich, dziećmi, a ich dzieci ludźmi? Jak można nauczać, że w pewnym momencie Bóg obdarzył pewne małpy duszą nieśmiertelną, przez co stały się ludźmi? Rodzice tych istot pozostają małpami, bo nie otrzymały jeszcze duszy nieśmiertelnej, ale ich potomstwo, ich dzieci otrzymało duszę nieśmiertelną, więc stało się ludźmi. Kreacjonizm biblijny jest tak drastycznie niezgodny z powszechnym poglądem ewolucyjnym, że stawia historię stworzenia w rzędzie starożytnych mitów i legend wzbudza lekceważenie przez współczesnego, wykształconego na ewolucyjnych teoriach człowieka, bezkrytycznie wierzącego w potęgę i możliwości nauki, będącej dla niego najwyższym autorytetem. Jednak musimy pamiętać, że stworzenie było cudem, dlatego należy je rozpatrywać w kategoriach, Nadprzyrodzonej mocy Boga, wykraczającej daleko ponad możliwości poznawcze ludzkiego umysłu. Bo jak wyjaśnić naukowo zmartwychwstanie Chrystusa i cudów, jakie czynił, albo zmartwychwstanie od czterech dni spoczywającego w grobie i cuchnącego trupim odorem łazarza? Nie do pogodzenia jest chrześcijaństwo. Oparte na Biblii z teorią ewolucji. Chrześcijanin wierzący w ewolucję odrzuca autorytet Pisma Świętego. Jeśli ewolucja jest prawdą, to chrześcijaństwo jest bańkologią. Istnieje dziedzina wiedzy, zwana kreacjonizmem, która w sposób naukowy bada i uzasadnia biblijne stworzenie. Przeżywa ona renesans w wielu krajach zachodnich. Niestety nie przebiła się jeszcze do naszego społeczeństwa i jest zupełnie ignorowana przez środki masowego przekazu i tradycyjną naukę. Wzywam chrześcijan, opierających swą nadzieję zbawienia na piśmie świętym, aby rozważyli ten problem i zdecydowanie odrzucili niebiblijne poglądy o pochodzeniu świata i życia. Stańmy po stronie Jezusa, który był kreacjonistą, a nie ewolucjonistą. Gdy będziemy już zbawieni i znajdziemy się w niebie, nikt tam nie będzie chciał słuchać darwinowskich wywodów ewolucyjnych. Staniemy przed obliczem samego Boga Stworzyciela, który stworzył wszystko, a człowieka na obraz swój i podobieństwo swoje. Wszyscy, którzy chcieliby, Otrzymać materiał dzisiejszego rozważania czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy. Bardzo proszę, aby nas o tym powiadomili drogą elektroniczną i my również drogą elektroniczną wydruk tego materiału Wam wyślemy. Poza tym chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do oglądania na naszym kanale programów kreacjonistycznych na ekranie. Wyświetla się, wyświetlają się tytuły, wyświetlają się linki, na które gdy wejdziecie, będziecie mogli sobie te programy kreacjonistyczne dotyczące stworzenia świata, pochodzenia życia obejrzeć. I na koniec mam jeszcze coś ciekawego. Dla wszystkich tych, którzy obejrzeli dzisiejszy program, przygotowaliśmy skromny upominek. Mam tutaj w ręku pewne skamieliny gąbek. Gąbki są najprostszymi organizmami morskimi, zaliczonymi przez naukę do świata zwierząt. Gąbki prowadzą denny tryb życia, przytwierdzone do podłoża. Gąbki są Bożymi filtrami czyszczącymi wodę mórz i oceanów. Gąbka wchłania wodę, w swoim organizmie tą wodę filtruje. To, co przefiltruje, to są produkty spożywcze dla niej, a potem wypuszcza wodę czyściutką, przefiltrowaną. Gąbki mają różne kształty. Niektóre są podobne do fig, do kul, do jakichś pałek, inne znowu do jakichś kielichów, jeszcze inne tworzą jakby takie wielkie liście. Te skamieliny chciałbym... Abyście mogli mieć. Dlatego, że gąbki skamieniałe, które odnajdujemy w skałach osadowych globu ziemskiego, są takie same jak te, które obecnie egzystują. Nie ma żadnych różnic, nie ma tutaj ogniw pośrednich, a to jest dowód na to, że świat został stworzony przez Boga. Każdy z Was, kto chciałby taką skamielinę dostać, niech nas o tym powiadomi. Wyślemy tą skamielinę pocztą. Oczywiście za zaliczeniem pocztowym kosztów przesyłki, sama skamielina jest za darmo. I dzięki temu będziecie mogli mieć w swoim domu. Jakąś małą pamiątkę stworzenia, a przede wszystkim potopu, bo skamieliny to są świadectwa potopu, no i pamiątkę dzisiejszego naszego spotkania, czwartego rozdziału księgi Apokalipsy Świętego Jana. Do zobaczenia następnym razem.